Hej, dzień dobry. Ja nazywam się Maria Kruczek i temat, który przygotowałam dla nas na dzisiaj, to ciąg dalszy tematu matrycy 7S, czyli tak zwanej matrycy McKinsey'a. Chciałam opowiedzieć w kilku słowach, dlaczego się stosuje taką matrycę, kiedy się to robi i co to tak naprawdę jest. Zacznę od końca. Co możesz o tym posłuchać dużo, dużo więcej w moim poprzednim wideo, znajdziesz je na moim kanale, także najlepiej subskrybuj go, żeby być na bieżąco, jeżeli interesują Cię tematy biznesu, ale chociaż w kilku słowach. Jest to bardzo proste narzędzie analityczne do badania kondycji biznesowej firmy oraz spójności poszczególnych składowych. Są to struktura, strategia, styl, zasoby ludzkie, wartości, umiejętności i systemy. Kiedy stosujemy matrycę McKinsey'a, czyli matrycę 7S? Ja proponuję to robić w kilku sytuacjach. Po pierwsze wtedy, kiedy w firmie pojawiają się pewnego rodzaju kłopoty. Mogą to być kłopoty związane z finansami, czyli albo brak płynności finansowej, albo niewystarczający dochód, albo nierealizowanie planów sprzedażowych. Ale mogą to też być kłopoty związane z czynnikiem ludzkim, na przykład spora rotacja pracowników. Ale nie tylko. Może to też być stagnacja, brak rozwoju, brak wizji lub jakaś bliżej nieokreślona biznesowa niespójność. Kolejna kwestia to sytuacja, kiedy po prostu chcemy wprowadzać w firmie zmiany. Zmiana może być wymuszona, czyli po prostu sytuacja rynkowa jest tak dynamiczna, że firma po prostu musi się dostosować do nowej sytuacji. Wtedy robimy matrycę 7S, sprawdzamy, jaka jest obecna sytuacja firmy i na ile wizja na przyszłość jest spójna z innymi elementami matrycy 7S. Wtedy, kiedy zmiana też jest zaplanowana, wtedy też dobrze jest sobie przejść całą matrycę i zobaczyć, czy aby o czymś nie zapomnieliśmy, czy nasza wizja rozwoju firmy czy zmiany jest spójna z każdym jej elementem. Czy te elementy ze sobą korespondują, współpracują, czy są kompatybilne. Dalej wtedy, kiedy planujemy zmiany osobowe w firmie i to mogą być zmiany przede wszystkim pracowników wyższego szczebla, to mogą być zmiany CEO, general managera, właściciela. Wtedy siadamy z osobami na najwyższych stanowiskach, przerabiamy sobie matrycę po to, żeby dużo łatwiej można było kogoś wdrożyć w obecną sytuację firmy i zazwyczaj też jest tak, że nowo wchodząca osoba będzie miała swoje wizje, swoje chęci jakiejś zmiany. Bardzo często się tak dzieje. Wtedy też bardzo łatwo możemy uświadomić, czy proponowane zmiany mają sens i czy są spójne ze wszystkimi elementami matrycy. Także to są najważniejsze cele stosowania matrycy McKinsey'a 7S. Robię je co najmniej w tych 5 wymienionych przypadkach, a prawdopodobnie jeszcze częściej. Zazwyczaj za każdym razem, kiedy spotykamy się z nowym klientem, proponujemy zrobienie właśnie takiej matrycy. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia.